Po środowym proteście ponad 50 nadawców i wydawców medialnych w całym kraju nie milknie dyskusja na temat tego, w jakiej sytuacji są obecnie media i co może się zmienić, kiedy w życie wejdzie nowy podatek od reklam. Między innymi na te pytania odpowiedzieli goście dzisiejszej debaty tygodnia w telewizji TVT. Redaktor naczelny Dziennika Zachodniego Marek Twaruk oraz doktor habilitowana Patrycja Szostok-Nowacka z Uniwersytetu Śląskiego. Myślę, że to jest też jasny i czytelny przekaz do odbiorców, którzy nagle zobaczyli, że sytuacja jest naprawdę niebezpieczna i dotyczy nie tylko tego, że zagrożony jest rynek reklamowy, ale dostępność mediów w ogóle. Te, niech będzie średnia, 6-7%, to są po prostu ogromne pieniądze, które spowodują, że nasza firma, jak i każda inna firma medialna będzie po prostu mogła mniej zatrudniać ludzi i mniej wydawać pieniędzy na dziennikarstwo. Po środowym proteście pod hasłem Media bez wyboru rozpoczęła się również dyskusja na temat wolności słowa i niezależności dziennikarskiej w Polsce. Nasi goście odpowiedzieli na pytanie, czy rzeczywiście jest ona zagrożona. Chcemy jasno powiedzieć, że solidaryzujemy się i walczymy o wolne słowo, o to, żeby władza nie mogła naciskiem ekonomicznym wpływać na wolne media i na przekaz w tych wolnych mediach, bo ostatnie zdanie przecież dotuje propagandę rządową w telewizji publicznej i w radiu publicznym. I tak jak powiedział pan redaktor, są wartości, co do których się nie dyskutuje i nasi studenci, niezależnie od poglądów politycznych, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że wolność mediów i pluralizm na rynku medialnym jest wartością, która nie podlega żadnej dyskusji, którą trzeba bezwzględnie chronić, bo bez tego zmierzamy w stronę monopolu, który jak wiadomo jest niebezpieczny i no jest charakterystyczny tylko dla systemów totalitarnych. Powtórkę porannej debaty tygodnia zobaczycie dziś po serwisie Raport o godzinie 17:50, 18:50 i 21:50.